Jako nauczyciel między innymi niemieckiego spotykam się bardzo często z takim nastawieniem uczniów i z takim przekonaniem, że język niemiecki jest trudny. Nie wiem skąd to się bierze, bo moim zdaniem jest łatwy. Jest najłatwiejszym językiem ze wszystkich, które znam i powiem Wam zaraz dlaczego. Cześć, ja jestem Sandra, a Wy jesteście na kanale o wszystkim, co dotyczy języków obcych, a dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o języku niemieckim i o tym, dlaczego jest właściwie łatwy. No więc jeśli mówimy o językach i o tym, czy są trudne, czy łatwe, to przede wszystkim chodzi Wam o gramatykę. Ja tutaj muszę powiedzieć, że gramatyka języka niemieckiego jest bardzo prosta. Jest prostsza niż jakakolwiek, którą znam. Ludzie często mówią, że łatwymi językami są takie języki jak język włoski czy hiszpański, że bardzo szybko można się ich nauczyć, ale moim zdaniem, porównując gramatyki tych języków, to język niemiecki jest tutaj najłatwiejszym językiem. Gramatyka niemieckiego jest taka bardzo uporządkowana, jest tam dosyć mało wyjątków w porównaniu na przykład z językiem polskim, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Tam po prostu prawie wszystkie rzeczy mają sens i do siebie pasują i można je wytłumaczyć co i dlaczego. Albo jeśli nie można wytłumaczyć co i dlaczego, to jest to i tak zbudowane w taki sposób, że można się tego po prostu nauczyć na pamięć, ale nawet w logiczny sposób, że widać tam zależności między tymi elementami gramatycznymi. I to jest oczywiście duże ułatwienie w nauce takiego języka. Prosta jest też budowa zdania. Musicie, budując zdania w języku niemieckim, orientować się za pomocą czasownika. Czasownik zawsze jest na drugim miejscu, chyba że jest na ostatnim, jeśli tak musi być. Czasami się wydaje, że jest na pierwszym, ale to tylko się tak może wydawać. Natomiast generalnie czasownik jest takim głównym członem w zdaniu i wokół niego wszystko się kręci. I tutaj o wiele łatwiej jest zbudować poprawne zdanie w języku niemieckim niż na przykład w angielskim. Przez to, że są zasady, których trzeba się trzymać i jeśli się je zna, to tutaj już właściwie nie ma problemu z tym, żeby właśnie poprawne zdanie ułożyć. Dużym ułatwieniem jest oczywiście również to, że rzeczowniki piszemy wielką literą i łatwo je w zdaniu odnaleźć, więc łatwiej jest takie zdanie zrozumieć. No i bardzo ważna rzecz to oczywiście również wymowa. W języku niemieckim prawie wszystko wymawiamy tak, jak się pisze, więc nie ma tutaj żadnych takich trudności jak w języku angielskim, gdzie no nieraz zupełnie jeśli nie znamy wyrazu, to nie wiemy w ogóle jak go przeczytać. Nie ma czegoś takiego jak w języku francuskim. Tutaj ta wymowa w języku niemieckim jest zgodna z tym, co jest napisane. Jest tam kilka zasad, które trzeba znać, żeby czytać dobrze, ale jest ich naprawdę kilka, jest ich mało i bardzo łatwo to wszystko zapamiętać i już można po prostu śmigać i czytać dobrze. Generalnie czytanie jest problemem, kiedy uczymy się języka obcego i ten problem polega na tym, że po prostu nie znamy tych wyrazów, które chcemy przeczytać. Jeśli jakieś wyrazy znamy, no to szybko je czytamy, natomiast jeśli tych wyrazów nie znamy, to nie chodzi o to, że nie wiemy jak je przeczytać, jeśli na przykład język jest taki jak niemiecki, że wymowa zgadza się z tym, co jest napisane, no to tutaj nie ma z tym problemu, żeby odszyfrować ten wyraz, ale jeśli nie znamy jakiegoś wyrazu, no to trudniej nam jest go przeczytać. I tak jest w każdym języku, którego się uczymy, niezależnie od tego, czy to jest język, który ma jakiś inny alfabet niż nasz, czy to jest język, który ma taki sam alfabet jak nasz. Nawet jeśli widzicie w języku polskim jakieś słowo, którego nie znacie, no to też tak na pewno patrzycie, że co? Jak to teraz przeczytać, nie? Mnie się to no co najmniej kilka albo kilkanaście razy zdarzyło w języku polskim. I tak po prostu jest. Jeśli się jakiegoś słowa nie zna, no to trzeba się na nim tak skupić i przeliterować sobie, przesylabować, tak jak się robi w szkole. Co oczywiście też nie jest dobrym sposobem nauki czytania, no bo w czytaniu nie o to chodzi, żeby literować, sylabować, tylko żeby w mgnieniu oka, albo jeszcze szybciej właściwie, rozpoznawać wyrazy po prostu, które się zna. I tutaj jakby literowanie czy sylabowanie akurat nic nie pomaga. W języku niemieckim mamy tylko jeden czas teraźniejszy, więc nie musimy się zastanawiać nad żadnymi takimi rzeczami jak jakieś czasy progressive, tylko po prostu jest jeden i wiemy dokładnie, którego użyć. Jeśli chodzi o czas przeszły, to mamy też właściwie tylko jeden, bo
przez cały czas można używać perfektu i też będzie ok. Można się wspomóc preteritum do takich czasowników, jak czasowniki modalne, haben czy sein, po prostu tego używać, tak jak robią Niemcy, bo tak jest krócej i prościej. Ale jeśli ktoś zna tylko perfekt, to też przeżyje i wszystko, co powie, będzie całkowicie poprawne. Więc tutaj w przypadku języka niemieckiego nie ma w ogóle, odpada całkowicie to zastanawianie się nad tym, jakiego czasu użyć. Czas przyszły jest używany bardzo rzadko. Przeważnie używa się czasu teraźniejszego jako czasu przyszłego. Czas przyszły złożony jest też dosyć rzadko używany, ale trochę częściej niż prosty, no bo służy po prostu do powiedzenia innych rzeczy, ale i tak jest to dosyć mało tych czasów. Nie ma też w języku niemieckim jakiegoś takiego specjalnego trybu, czegoś w stylu jak subjuntivo w języku hiszpańskim czy congiuntivo we włoskim. I tutaj po prostu, jeśli mówimy tego typu zdania, gdzie tam stosujemy ten tryb, w tamtych językach, to w języku niemieckim nie ma w ogóle takiego trybu i stosujemy normalnie tryb oznajmujący i to są normalne, całkowicie proste zdania. Oczywiście jest coś takiego jak konjunktiv eins, ale on służy do mowy zależnej, a nie do takich rzeczy, do jakich służy subjuntivo czy congiuntivo w tamtych językach. Więc tutaj pod tym względem język niemiecki naprawdę uczącym się go ludziom ułatwia życie. Ja wiem, że Wy teraz powiecie, że niemiecki jest bardzo trudny, bo rodzajniki, bo liczba mnoga. I oczywiście ja się z tym zgadzam. Rodzajniki no nie są trudne, tylko po prostu trzeba się ich nauczyć na pamięć. Natomiast liczba mnoga no też trochę na tej zasadzie. Faktycznie z liczbą mnogą w języku niemieckim jest tak, że nigdy nie wiadomo, jaka ona będzie. I to tak naprawdę później wynika z doświadczenia w tym języku. Jeśli ktoś jest bardzo dobrze rozsłuchany z tym językiem, no to nie będzie tworzył dziwnej liczby mnogiej od wyrazów, które już zna, które słyszał tyle razy, których już sam użył wiele razy. No bo już się tego nauczy i no nie warto tego ignorować. Tak samo jeśli chodzi o rodzajniki od samego początku, sprawdzajcie te rodzajniki i nie balansujcie, wstawiając wszędzie di albo wymyślając, dlatego że no jest 33% szans na to, żeby trafić w ten odpowiedni. Za każdym razem po prostu sprawdzajcie i to w miarę upływu lat będzie nauczone. I to nie jest kwestia trudności języka, to jest kwestia osłuchania się z tym językiem, nauczenia się tego no, na pamięć praktycznie niestety. Są też pewne zasady, o których kiedyś już mówiłam bodajże w tym filmie o nauce rodzajników, także do tego filmu mogę Was tutaj odesłać. Natomiast no, przeważnie jest tak, że po prostu to trzeba zapamiętać, jaki tam jest rodzajnik w danym rzeczowniku. I to jest oczywiście bardzo ważne, bo wtedy, jeśli nie znamy rodzajników, to też nie możemy odmienić tych rzeczowników przez przypadki. A tutaj odmiana przez przypadki jest też no, kluczowa dla języka niemieckiego. No, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Myślę, że nawet nie musicie jej sobie wyobrażać, bo jeśli się uczycie niemieckiego, to pewnie nieraz w takiej sytuacji się znaleźliście, gdzie macie przed sobą jakieś zdanie, przetłumaczyliście sobie w tym zdaniu wszystkie wyrazy i teraz nadal nie rozumiecie, co to zdanie oznacza. Wydaje Wam się to kompletnie bez sensu. Więc żeby zrozumieć zdania w języku niemieckim, trzeba też wziąć pod uwagę to, że tam są również przypadki i to nie jest tak, że w jednym zdaniu jest jeden przypadek, tylko w zależności od tego, co mówimy, to w jednym zdaniu mogą być użyte trzy różne przypadki. I od tego zależy sens tego zdania, bo jedna rzecz będzie odpowiadała na pytanie komu czemu, inna kogo co, albo będzie tam jakiś przyimek für, albo durch, albo coś takiego. Inna będzie odpowiadała na pytanie gdzie, albo kogo czego. No i jeśli tego się nie wie, no to rzeczywiście jest trudno później sobie przetłumaczyć takie zdanie i je zrozumieć. Więc tutaj przypadki są bardzo ważne, tak samo jak w języku polskim. No jeśli nie byłoby przypadków, to trudno by było takie zdania nasze zrozumieć. I w języku niemieckim jest tak samo, tylko o wiele łatwiej. No bo przecież nie deklinują się całe wyrazy, nie ma tam tysiąca różnych końcówek, tylko mamy te nasze proste trzy rodzajniki, tylko trzy, które się odmieniają przez tylko cztery przypadki i to odmieniają się w taki logiczny, łatwy do zapamiętania sposób. Również przez przypadki odmieniają się przymiotniki, ale przymiotniki no, w
bardzo łatwy sposób odmieniają się przez te przypadki. Także tutaj jest wszystko logiczne, poukładane, wszystko ma sens i nie ma się nad tym tak naprawdę co zastanawiać. I to jest bardzo ważne, żeby język niemiecki rozumieć. Bez przypadków, no to naprawdę można znać wszystkie wyrazy, można każdy wyraz rozumieć, ale zupełnie nie rozumieć tego zdania i po prostu... W ogóle co? O co chodzi, nie? A ja oczywiście przygotowałam teraz mój webinar na temat hakowania niemieckich przypadków, do którego linka znajdziecie pod filmem. No i na tym webinarze pokazuję, jak można się tych przypadków nauczyć. Omawiam każdy, mówię wszystko dokładnie i no mam nadzieję, że Wam to pomoże w ogarnięciu tych niemieckich przypadków i ten język niemiecki stanie się dla Was jeszcze łatwiejszy. Wcześniej też przygotowywałam webinar na temat tego, jak można się szybko nauczyć niemieckiego. To był taki webinar z hakowania niemieckiej gramatyki, który jest teraz również dostępny w promocyjnej cenie, jeśli jest zakupiony razem z tym webinarem właśnie z niemieckich przypadków. I wtedy macie jakby cały komplet i już język niemiecki nie jest Wam straszny. Język niemiecki jest logiczny i prosty. Dlatego trzeba do niego podejść w taki logiczny sposób i na spokojnie, a nie tak jak niektórzy, że tak powiem, na wariata, bo niektórzy naprawdę w taki sposób podchodzą do nauki języków w ogóle i do nauki języka niemieckiego, twierdzą, że wszystko im się myli, że tego jest pełno, że już sami nie wiedzą co do czego, z tym Werden jakieś dziwne rzeczy się dzieją, nigdy nie wiadomo w jakiej to formie ma być i tego typu rzeczy. Także no tak nie należy podchodzić do tego, bo to jest wtedy tylko chaos i nic z tego nie wynika w efekcie końcowym. Także... Tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Tak. Również język niemiecki, niemieckie przypadki. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.